Witam Was w tych szczególnych dniach, a szczególnych, bo z jednej strony Nowy Rok Chiński, a też tuż po Walentynki. No, jak czerwony kolor oczywiście przez Chińczyków uważany jest za szczęśliwy. No i też tak troszkę nałożyłem walentynkowy sweter, a oczywiście nie może być o niczym innym, tylko o sercu i o duchu serca Shen. A pytanie jest, skąd w zasadzie, dlatego ten symbol serca, on wcale nie przypomina anatomicznego serca. Skąd właśnie ten symbol się wziął? Jest parę teorii na ten temat, ale taka najczęściej podawana jest, że właśnie serce, kształt serca był kształtem owocu rośliny, która się nazywała sylfion. Ta roślina już wyginęła, jej nie ma, ale ona odgrywała bardzo ważną rolę jeszcze jakieś 2-3 tysiące lat temu. Była bardzo cenna. Ona była na tyle cenna, że w skarbcach rzymskich na przykład przechowywano złoto, srebro i ten sylfion. Sylfion była rośliną, która była używana też jako przyprawa, ale też trzeba powiedzieć, i to tak troszkę śmiesznie zabrzmi, jeśli chodzi o walentynki, że była uważana również jako środek antykoncepcyjny, a również jako środek poronny. Także w sumie no, nie do końca kojarzy się to właśnie z walentynkami. Niemniej jednak właśnie ten symbol serca jest widoczny na szeregu monetach. I handel właśnie tym sylfionem odbywał się poprzez Morze Śródziemne, kolonie greckie w północnej Libii. W tamtym czasie, parę tysięcy lat temu, następował właśnie import do Europy tego sylfionu. Co się stało? Jak ta roślina wyginęła? Podobno należy do rodziny astrowatych. No do końca nie wiadomo. Nie wiadomo, jak ona tak też naprawdę wyglądała. Trochę podobno przypominała taki koper, tę roślinę kopru. Więc mniej więcej już ta tajemnica, skąd się wziął symbol serca, została stwierdzona. No i teraz przechodząc już do serca i w medycynie chińskiej. Mieliśmy już całe zajęcia na ten temat, nie będę powtarzał. Tutaj no, jest bardzo ładna kaligrafia, jak widzicie, i taki cytat, że serce jest cesarzem, jest najwyższym kontrolerem. Serce jest ogniem w centrum naszej istoty, z którego promieniuje duch. I właśnie w każdym, właśnie w medycynie chińskiej, jak wiemy, każdy narząd jest, ma stowarzyszone emocje, ma stowarzyszonego tutaj ducha. Oczywiście zawsze szukamy takich korzeni w kanonie medycyny żółtego cesarza. Tu mówimy już ten żółty cesarz, który no, częściowo mityczny, panował mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli mówimy o okresie mniej więcej 4,5 tysiąca lat. I właśnie pięć tutaj mamy narządów, takich narządów, serce i tak dalej. Tutaj jest serce na górze, zaraz przejdziemy, bo chciałem Wam zacytować tutaj właśnie z kanonu medycyny żółtego cesarza, jak poszczególne duchy, poszczególne również emocje są ulokowane w naszych narządach, podstawowych tych pięciu narządach, których, jakie są relacje pomiędzy nimi. I w kanonie medycyny właśnie żółtego cesarza czytamy, że w ludzkim ciele jest pięć narządów: zang, wątroba, serce, śledziona, płuca i nerki. Ci pięciu narządów zang tworzy pięć duchów i stanowi podłoże pięciu emocji. Duch serca jest znany jako Shen i zarządza funkcjami umysłu oraz kreatywnością. Duch wątroby, Hun, zarządza systemem nerwowym i umożliwia percepcję pozazmysłową. Duch śledziony, Yi, zawiaduje logiką i siłą rozumu. Duch płuc, Po, związany jest ze zwierzęcym instynktem, wytrzymałością i siłą fizyczną. Duch nerek, Shi, rządzi siłą woli, popędem, ambicją i instynktem przetrwania. Także ta rola narządów, jak widać, to nie tylko oczywiście są narządy anatomiczne, tylko ich funkcja fizjologiczna, ale bardzo ważne emocje i ich tutaj współdziałanie w tym cyklu kreatywności albo w cyklu takiej wpływu właśnie jest
również odniesiona do emocji i ten związek pomiędzy naszym zdrowiem a emocjami oczywiście jest bardzo ważny, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o Shen, to Shen, serce zawiadujące ten cesarz narządów, jest bardzo ważne, aby właśnie było spokojne. Symbolem oczywiście jest ogień, kolor czerwony. I jeszcze tutaj o przypomnieniu uwagi właśnie informacji o emocjach, dalszy cytat z kanonu Żółtego Cesarza. Nadmierne uleganie pięciu emocjom, radości, gniewowi, smutkowi, lękowi i przerażeniu, może wywołać zaburzenie równowagi. Emocje mogą uszkodzić ci, a wpływ pogody związany z porami roku zaatakować ciało. Powoduje to zbuntowanie ci i napływanie go do głowy, przez co Shen jest wypchnięte z serca i opuszcza ciało. Nieumiejętność panowania nad emocjami można porównać do nieregulowania pół roku, gdy zaburzenia lata przez zimę i zimy przez lato stwarza zagrożenie dla cyklu życia. Także bardzo ważne właśnie jest, ażeby uspokoić nasze serce, ażeby uspokoić nadmiar myśli. I tutaj jeszcze jeden cytat, trochę takiej inspiracji Mencjusza Mengzi, który napisał, że 10 nocy w szpitalu, jest to przynajmniej mu przypisywane, nie jest wartych jednej nocy w świątyni. Chodziło o to, że właśnie lepiej jest uspokoić swoje serce, lepiej jest zwalczyć nadmiar myśli, lepiej jest skoncentrować się właśnie na, no, jak ćwiczymy na dantianie, uspokoić to nasze serce i wtedy możemy uniknąć właśnie szpitala. Także zdrowie serca, tutaj kończąc, jest w naszych rękach, ale również zdrowie całego naszego organizmu jest również w naszych rękach poprzez zwłaszcza uspokojenie emocji. Co nie znaczy, rzecz jasna, że tych emocji nie odczuwamy i nie powinniśmy odczuwać, ale one nie powinny nami dominować. Także na pewno nasze poniedziałkowe ćwiczenia, teraz już zaraz powalentynkowe, poświęcimy sercu trochę akupresury, na pewno też i takie ćwiczenia troszkę półmedytacyjne, nazwijmy to, żeby można było właśnie troszkę to nasze serce uspokoić i uspokoić również wszystkie nasze emocje wewnętrzne i narządy. Także serdecznie zapraszam na godzinę 19 w poniedziałek na streaming studia Dantian.